Hej wszystkim, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i jak widzicie już po tytule, my dziś będziemy zajmować się ogarnianiem naszej postaci. Ja wiem, że jeszcze jest zima, ja wiem, że jeszcze będą przymrozki, ale słuchajcie, ubierzemy się dzisiaj, bo jak widzicie tutaj mam jeszcze Meridę Waleczną po poprzednim odcinku, także jakby moja postać w tym momencie nie jest taką moją stricte, wiecie o co mi chodzi, po prostu jest postacią z jakiegoś tam filmu, a ja bym chciała stworzyć swój look, w którym po prostu teraz będę się poruszać po grze, bo dawno, że tak powiem, tutaj nie siedziałam tylko po to, żeby sobie pograć, właśnie nagrywałam non-stop filmy, no i jakoś tak ta postać się gdzieś tam w tym wszystkim zagubiła i na razie jestem Meridą Waleczną, no i nie trenowałam dawno też żadnego konika, tutaj wszystko jest niepoukładane, także postaramy się ogarnąć moje konto na tyle, żebyśmy mogli sobie po prostu zwyczajnie na nim pograć. Tak wiecie, po mojemu. No więc co, pierwsze co musimy zrobić, to na pewno pościągać jakikolwiek sprzęt z konika. Tutaj z postaci chyba już nic ściągnąć nie mogę, ze względu na to, że no rękawiczek nie ma i tak dalej, także to wszystko zostaje. Jak się za nami obrócił? Pierwsze co, ustawię sobie konie. Dokładnie tak. Moim przewodnim koniem na razie, inaczej, na razie nie wybiorę konika, wybierzemy go później. Najpierw my się jakoś przebierzemy. Pierwsze co, to musimy pojechać, pójść, zobaczyć jakie ja mam tutaj włosy, bo trochę tych włosów mam, ale. Ja w piątek idę do fryzjera i zmieniam mój kolor włosów, bo jak widzicie jestem w trakcie koloryzacji, dekoloryzacji, tak to się nazywa, po prostu ściągam swój kolor naturalny i będę chciała je jeszcze rozjaśnić. I tak już są rozjaśnione, ale ja je rozjaśniam bardzo, bardzo powoli, żeby tych włosów nie zniszczyć, wiecie, wszystko w swoim czasie. Dlatego też zmiana fryzury będzie musiała być zgodna z tym, co ja będę miała na swojej głowie. I to będzie chyba pierwszy raz, kiedy ja będę miała w życiu nie ombre, a blond włosy. I to jest chyba ten moment, w którym chciałabym pojechać i poszukać sobie włosów, które ewentualnie mogłyby pasować do mojej postaci. Dlatego tak, pierwsze co, zróbmy sobie makijaż. Ja ostatnio chodzę mega, mega naturalnie pomalowana, mam tylko troszeczkę usta pomalowane, ewentualnie jakaś tam kreska, ale to rzadko raczej, wiecie, ja muszę się szybko pomalować, ja szybko muszę ogarniać w domu, muszę ogarniać pracę, muszę ogarnąć psa, konia i tak dalej, więc troszkę tego czasu mi zabiera to malowanie się, więc stwierdziłam, że bez sensu, jeżeli, wiecie, nie robię nic takiego szczególnego, żeby się tutaj coś tam działo jakoś mocno na tej twarzy. Wiadomo, jak się dzieje coś ciekawego, no to raczej gdzieś wychodzę. No więc teraz tak, pierwszy z brzegu konik, jaki mamy, to jest jednorożec. Weźmy cię, wykorzystamy cię. Wykorzystamy cię i pojedziemy sobie zobaczyć, jakie mamy ciekawe fryzury, które moglibyśmy w tym momencie sobie zaaplikować. Jak widzicie, jest w ogóle jeszcze śnieg. To jest ostatni czas, kiedy jest ten śnieg tak naprawdę. Bo już za chwileczkę go nie będzie, mamy wtorek, jutro jest aktualizacja, więc to są ostatnie podrygi tego śniegu tutaj w grze. Będę za nim tęsknić, nie będę ukrywać. No ale tak jak mówię, musimy też zrobić naszą postać, przygotować ją troszeczkę na tą wiosnę. Dlatego, no ciężko mi się było ostatnio w ogóle wybić w jakiekolwiek ciuszki. Miałam problem z tym, żeby w ogóle jakkolwiek tutaj w tej grze wyglądać. No ale mam nadzieję, że coś nam się uda wymyślić. Też mają niedługo dość nowe konie. Więc też fajnie, bo będzie co trenować. Nie wiem jak wam, ale na przykład tego jednorożca, no spoko, ma szósty poziom, więc teoretycznie jest dobrze. No i dobra, czy my tu mamy jakieś blond włosy, które byłyby w miarę takie, o, na przykład te. Te kosztują 120, tu mamy kitka, tu mamy coś takiego, tu mamy dwa warkoczyki, które nie bardzo. Więc ewentualnie nasza postać mogłaby mieć te włoski. Bo one są chyba w tym momencie najbardziej zbliżone kolorystycznie do mnie. Jeżeli to się zmieni, to zmienię sobie też na te. Ja je od razu kupię. Wyposaż teraz? Nie. Na razie mam włosy takie, więc na razie takie zostawiam. Czy my tu mamy makijaż jakiś taki, który byłby bardziej pasujący? Tu jest fioletowy, to jest bardziej taki żółty. Nie, ten, który mam, chyba pasuje mi najbardziej. Więc dobra, mamy naszą postać, mamy włosy.
nie patrzcie, jak to wygląda bez czapki, bez niczego, bo to wygląda na razie bardzo źle. Ale naprawdę są najbardziej chyba zbliżone. Ja właśnie tak myślałam o nich już od samego początku. No i dobra, stąd w sumie nic nie potrzeba. Także wróćmy się do stajni. Wróćmy się do stajni i sprawdźmy sobie, jakie my mamy ubranka. I co my mamy ciekawego, jak nasza postać mogłaby wyglądać. Skoro mamy makijaż i fryzurę, to teraz powinno pójść już z górki. Może być ciężko, jeśli chodzi o ubrania, bo ja do końca nie wiem, czy chcę brązowy sprzęt, czy czarny. Zobaczymy. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, tu wam gdzieś postaram się wkleić. Podobno mają być nowe animacje do fryzów. W ogóle fryzy to moje favorite koniki. Nie wiem, czy mam wytrenowanego mojego fryza, którego ostatnio kupiłam. Podejrzewam, że nie. Ale zaraz. Ja tu chyba ich nie mam nawet. To czekajcie. Zróbmy tak. Nazwa, rasa. Dobra, to tutaj mamy tu. To nie ma fryzów. Tu jest 12 poziom. Także możemy go jeszcze wytrenować. Co mnie bardzo cieszy, bo fryzy to oczywiście moje ulubione konie od zawsze. Wiecie o tym. Ja kocham fryzy, uwielbiam, zawsze będę je kochać. No i ja już wiem, że tutaj będzie sprzęt czarny. Czarny sprzęcik na pewno nam będzie pasował. Kurczę, 12 poziom, czyli jeszcze troszkę do wytrenowania nam potrzeba. Dobra, to tak, to mamy już naszego fryza. Mojego ulubionego. Mój ojku, śliczny jest. No więc mam nadzieję, że te animacje wejdą, bo będą fajne, jeśli wejdą, bo będzie to takie bardziej, no nie wiem, żywe. Czy możesz tak się... dokładnie. No i dobra. No to skoro mamy być bardziej wiosenni i nasz sprzęt ma być czarny, to my możemy tutaj pomyśleć nad jakimś takim kolorowym czaprakiem. I love horse. Tutaj mam też nowe ubranka, których jeszcze nie miałam okazji nosić. Słuchajcie, to jest też fajne. Fajny jest ten sweterek. To jest też spoczko, taka kamizelka. W ogóle mega podobna do tego, jak ja się teraz ubieram w ogóle na konie. Tu jest taki brązowy, ale widzicie, brązowy już nie bardzo. To jest jakaś stara kamizelka w ogóle, widzę po jakości w ogóle. Myślę, że ten sweterek do mnie przemawia w tym momencie. Sprawdźmy, co my mamy, jeśli chodzi o spodnie, bo spodni tutaj też mamy dość sporo. I teraz dylemat pomiędzy czarnym, a... Chociaż patrzcie, to też mogłoby pasować. To z tymi skarpetami, bo są szare. Chociaż tu paski, tu rąby. No nie wiem, a tu są fioletowe, to już w ogóle nie. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś takie... Z lejem kolanowym tylko. O matko, nie! O matko! Nie, no brązowy to też nam nie bardzo pasuje. Tu są w kratkę, to już w ogóle nam nie pasuje. Ale te z tym lejem kolanowym... Nie są takie najgorsze. W ogóle mi się te mega podobają. Strasznie mi się podobają te. Ale one nam nie bardzo będą pasować do wszystkiego, więc ja wolę takie bardziej stonowane tym razem kolory wybrać. No i dobra. To teraz szukamy dobrych butów, które będą nam tutaj... O, te są mega ładne. Nie, te. Te, które mamy teraz, naprawdę są ładne. Te oficerki są totalnym sztosem. Ja nie wiedziałam, że ja mam tak ładne oficerki. Czekajcie. Te nie, ale te, które są obecnie, no spójrzcie na nie, one są przecież przepiękne. A te? To są te zimowe buty. Ewentualnie mogłabym jeszcze te zimowe ubrać, bo te zimowe, no jeszcze jest chłodnawo, więc fajnie, bo tu mamy sweterek, tam by były zimowe buty, więc to by pasowało naszej postaci. No i dobra, bo tu mamy w ogóle jeszcze jakieś sweterki, patrzcie, to jest ten, co odebraliśmy chyba. No i to jest taka kolorowa kurtka. Ale nie, ubierzmy się tak, jak ja bym się ubrała w tym momencie na jazdę. Tutaj jakiś teraz kask by nam... W ogóle ja kocham zamszowe kaski. Ja nie wiem, ja mam jakiś fetysz zamszowych kasków. Wiem, że dużo ludzi woli te plastikowe i w ogóle te takie... Ale ja kocham po prostu zamszowe. Jeszcze ma, ja mam zamszowy kask, ja kocham zamszowy kask. Więc... no nie wiem... To jest taki bardziej chyba granatowy. Czekajcie, muszę sobie obok je... O nie, coś źle zrobiłam. To był inny kask. Dlaczego się przesunęło to wszystko? Tu jest jakiś taki plastikowy.
On też jest całkiem ładny, nie zaprzeczę. Ten nie, to wygląda jak jakiś taki stary toczek. Dobra, te zamienimy miejscami. Teraz tak, albo ten, nie, ten, zdecydowanie. Zdecydowanie ten. Tutaj mamy czapkę jakąś. Dobra, zostawmy to. Rękawiczki. Czy zimowe rękawiczki? Nie, no już weźmy takie zwykłe czarne, które będą nam faktycznie tutaj. Dobra. Ja myślę, że nasza postać w tym momencie jest kompletna. Już tutaj nie będę żadnych masek brać, czy jakieś tam, wiecie. Nawet jak wezmę kolczyki, to ich nie będzie za bardzo widać, więc to bez sensu. No, w ogóle szkoda, że tych kolczyków nie widać. No i dobra. Przy okazji mogłabym to poodkładać wszystko, co tutaj mam, żeby, wiecie, miejsce zrobić. Bo tak to może być ciężko. Tu nie mieliśmy, nie mamy czapkę, dobra, tu weźmy ją tutaj gdzieś odłóżmy na razie. To będzie trzeba zrobić mega porządek, naprawdę, to będzie kiedyś trzeba zrobić taki porządek. Okej, to odłóżmy sobie też. Wszyściutko, dokładnie tak. Tutaj gdzieś były spodnie, właśnie, ja te spodnie zgubiłam. No i teraz sprzęt. I poodkładamy też sprzęcicho, siodełko i czapraczek, na którego nie ma miejsca. Dobra. No i okej, nasza postać jest ready. Na razie będziemy wyglądać w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam się podoba to, jak będziemy wyglądać na ten moment. Ja tego looku na razie zmieniać nie będę. Mi się wydaje, że wyglądamy super. To jest bardzo w moim stylu. Kocham sweterki, w ogóle kocham takie kolorki. No i teraz fajnie by było naszego konia. No właśnie, bo tutaj nie wszystko można ubrać. I to mnie boli przy tych koniach, wiecie, że to właśnie nie wszystko działa. Też fajnych ogłowi nie możemy. Można tutaj tylko te stare, ewentualnie halter. Co jest naprawdę mega słabe. No tutaj tego też nie można. Ewentualnie takie. No to już byśmy musieli wziąć takie, bo tutaj. Ono jest. O, to jest bardziej czarne. Dobra. Czyli musimy się skupić na tym, że wędzidło jest srebrne. Pamiętajcie, żeby mi przypomnieć w razie W, że wędzidło jest srebrne. No bo tutaj już raczej nic takiego, co możemy ubrać ładnego, nie ma. Okej. O głowie mamy. Co tutaj nam jeszcze potrzeba? Siodło. Mam nadzieję. No właśnie. Siodeł też nie możemy wybrać tych fajnych. Ujeżdżeniowych. To weźmy takie wszechstronne. To jest mega ładne, z takimi dodatkami szarymi. Pasowałoby nam nawet do sweterka, ale to jest siodło starego typu. Tutaj mamy jakieś takie brązowe przeszycia i w ogóle od razu nie, bo jest wędzidło, więc to nie. Tutaj chyba mamy to siodło jeszcze, ale ono jest mniej czarne. To mi się wydaje, że weźmiemy to, które jest bardziej czarne, bo to będzie nam pasowało po prostu kompletowo do tego ogłowia. Dobra, to jest to. Boże, w ogóle to jak blisko leży na tym kłębie. Patrzcie to siodło, a patrzcie to, jak to daleko leży. Hit. No dobra, dalej. Czapraczki. Mamy takie serduszko, które ewentualnie pasowałoby do na przykład takiego czapraka. Albo do takiego czapraka, albo do takiego czapraka, czekajcie. Tam takie miejsce, Boże, to boli. Czemu ten czaprak nie jest taki właśnie wyprofilowany? No musimy sobie jakoś z tym poradzić. Aho, patrzcie, mam dwa takie same czapraki. To ja od razu je wezmę, żeby je sprzedać, bo bez sensu, żeby mieć dwa takie same. Tutaj jest strasznie dużo tych ładnych czapraczków, a ja ich nie mogę ubrać. To jest przykre. Może byśmy sobie wzięli taki szary, pasujący właśnie do tego swetra? Tutaj jest bardziej niebieski, ale myślę, że ten szary, który jest obecnie. Ewentualnie ten czarny, słuchajcie, ten czarny wydaje mi się, że pasuje bardziej. No i dobra, i teraz ochraniaczki możemy wybrać sobie whatever, jakie chcemy, bo tak naprawdę tutaj biały, szary i różowy nawet nam pasuje do naszego sweterka. Czy nawet zwykły biały. Zwykły biały, Boże, frezy w białym. O, to nam pasuje. To nam pasuje. Dobra. Moim zdaniem, oczywiście, żeby nie było. I teraz moglibyśmy wybrać sobie jeszcze jakąś kokardeczkę. Kokardeczkę na ogon, bo czemu by nie, ale właśnie.
żeby ona też była taka szarawa, może nie, może ta czarna by to pasowała, czekajcie, to mam w ogóle czarną, o to weźmy czarną, ale tylko na ogon, bo tak na pysiu, albo dobra, weźmy cały komplet, a jak? No i dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że zrobiłam to, mam naszą postać, mam nadzieję, że Wam się podoba, w miarę dobrze to wygląda, przynajmniej w moim mniemaniu. Pojedźmy sobie jeszcze szybciutko do tej wioski, tak, mam wrażenie, że w ogóle tam czegoś nie mam, w ogóle, w sensie, że coś jeszcze tam powinnam odblokować, mamy 8 tych, czekajcie, a podkowy wzięłam w ogóle? Dobra, teraz mamy. Nie, no dobrze wyglądam! Dobrze wygląda, muszę się sama pochwalić, a jak? Dajcie znać, czy taki look Wam się podoba, a tak jak mówię, jak tylko wrócę od fryzjera, to zmienię moje włosy na ten kolor, który będę miała obecnie. No, także zrobiłam moją postać tak bardziej pod siebie. Nie, podoba mi się, naprawdę mi się podoba, tak mogę jeździć, tak mogę wyglądać. W ogóle nie lubię tego robić, w sensie, wiecie, po tych wszystkich sytuacjach, w których tam nagrywam odcinki, że zmieniam postać w to, później jak muszę to wszystko sprzątać, to jest jakaś tragedia, ja tego nienawidzę, ja mam zawsze burdel w ekwipunku, więc nienawidzę, dlatego się w końcu za to zabrałam i czuję, że mi się bardziej chce grać w to SSO, jak wyglądam tak, jakbym chciała, bo naprawdę, żeby mi się przebrać, to tragedia, po prostu tragedia. Dobra, co my tu mamy jeszcze do tego, co ja chciałam kupić? Na pewno to siodło. Ja już nie zdążę. Słuchajcie, już nie zdążę, nie ma takiej opcji, nie zdążę tego zrobić. Ewentualnie te buty, bo te buty też mi się podobają. No dobra, zobaczymy. Słuchajcie, to ja lecę robić tutaj te wszystkie wyścigi. Ja robię zadanka. Może jeszcze trafię na tą burzę. Zobaczymy, ile mi się uda uzbierać, tyle mi się uda. Ewentualnie na następnym odcinku pokażę Wam, ile czego udało mi się uzbierać. Wy koniecznie dajcie znać, jak ta wioska Wam się podobała w tym roku i czy śnieg w SSO nadal tak Was cieszy. To jest ostatni odcinek, w którym jesteśmy w tej wiosce chyba. Chociaż zobaczymy, czy jeszcze nie będę czegoś po tym nagrywać. Ale zobaczymy. Może jeszcze mi się uda coś nagrać, ale nie wiem, nie obiecuję. Ale na ten moment to jest wszystko. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Łapeczki w górę są motywujące, także dziękuję bardzo. Do następnego, trzymajcie się i pa!